Cześć, jak się macie? Tutaj PLK Damiana, to jest kolejny odcinek z FIFA 13 Ultimate Team. Jednak dzisiaj jest to dosyć ważny odcinek, ponieważ w drugi raz w historii prawdopodobnie, no na 90%, znaczy to zależy jakiego przeciwnika dostaniemy, jednak wszystko wskazuje na to, że dzisiaj zdobywamy mistrzostwo. Widziałem tam w komentarzu, że pisaliście, że dostanę i monety i paczkę, więc okej, nie ma się o co bać, no mam nadzieję, że paczkę dostanę. Za monety jej nie otworzę, będę sobie trzymał kasę na ewentualnie tego Handanowicza czy coś, no tak w razie czego. Jednak, o, gramy u siebie Arles Avignon. Proszę, zagraj, ja chcę zagrać ten mecz u siebie. To jest bardzo ważny pojedynek na szali, jest mistrzostwo ligi. JWatto 99. Come on, dziękuję. Ja gram u siebie, no ale dobra, zagram jako wyjazdowe. Stadio Comunale. Jest to stadion polski i Gomez, Falcao, wow, Juan Mata. Nie może, no kurde, zawodnicy nie pod formację. Jest David Luiz, jest Piqué, Valdes, Terry, Ozil. No może być ciekawie, jednak zobaczymy, czy mojemu przeciwnikowi nie przeszkodzi to, że zawodnicy nie są na formacjach. Znaczy, przegrywałem z zespołami, które miały tam 60 chemii, więc tutaj to nie ma nic, znaczy tam nie było linków. No ale dobra, panie i panowie, mistrzostwo na szali. Jeśli wygrywamy to po raz drugi w historii serii, zostajemy mistrzami Ligi Pierwszej. Przypadkowy faul Tarapta w pierwszych minutach spotkania. Muszę uważać, to jest dopiero trzecia minuta, a mój najlepszy zawodnik jednak nie może wypaść z gry. Choć może Balotelli. Prosto padła piłka, ale zacięło się jednak Piqué. Van Persie jednak nie przegonił. Fabregas, dobre do środkowa Fabregas, no i Falcao w 9 minucie, ach, klasyka. Rzut rożny i bramka, pierwsza sytuacja przeciwników i od razu wykorzystana. Jednak nie martwmy się, rzut rożny to rzut rożny. Ja będę miał inne sytuacje. Dobre rozegranie, dośrodkowanie i nieudana główka, jednak Ramirez wchodzi w pole karne za późno. Za późno, z pierwszej piłki ja bym tam widział remis, jednak czy Falcao w 100 skontratakuje? Bardzo dobrze to wykombinował podanie do znacznie szybszego Jesusa Navasa i David Luiz. Ładnie dwójkowo tutaj Jordi Alba już wbija, pięknie, Arfa bliżej pola karnego, ale nie oszukujmy się, beznadziejna piłka, jednak może Ramirez znajdzie tutaj sytuację. Dobrze, znów zagranie do Arfy, ten dobrze piłkę sobie przekłada, Mario Balotelli już w polu karnym i Mesut Ozil daje nam, rzut rożny, czy wykorzystamy go tak samo jak nasi przeciwnicy? Dośrodkowanie w pole karne, David Luiz za późny strzały. Nie ma mowy o rzucie karnym. Juan Mata, przepraszam, że ciągle nazwiska wypowiadam, jednak dobrze, mamy z powrotem piłkę, to powinien być kontratak. Przełącz mi na Balotelliego, Balotelli otrzymuje piłkę, zagranie do Tarapta, ten w polu karnym, Adel Tarapt, 1-1. Przepiękna akcja. No niepewnie, nie jakiś majstersztyk, jednak drużynowo, podaniami docieramy do celu i zdobywamy upragniony remis. Walka o mistrzostwo po 45 minutach, 1-1, Falcao w 9 oraz Tarapt w 43, nasz najdroższy zawodnik notabene. Jednak czy Adel Tarapt po daniu remisu da nam zwycięstwo? A może to będzie Robin van Persie? Zobaczymy, ważne by ktokolwiek strzelił. Falcao sam na sam z Johao. 63 minuta. Jednak w razie czego mamy dwie szanse, ponieważ jeśli ten mecz przegramy, zawsze jest jeszcze drugi. Więc jakby nie patrzeć, jestem w miarę komfortowej sytuacji. Jednak ja wiem, że wy nie chcecie czekać, ja też nie chcę czekać, a chcę w tym momencie wygrać mistrzostwo i bierzemy się za siebie. Dwie bramki. Tarapt, tak, 2-2, 2-2 i 82 minuta. Tak jak powiedziałem, tak zdobywa. Jeden gol i zdobywamy mistrzostwo, brawo. O mój Boże, no teraz hard nie daje nam porażki, jednak raczej nikt już nie da nam zwycięstwa. Tak jest, ten mecz kończy się remisem 2-2, dwa razy Falcao oraz dwa razy Tarapt. Zdobywamy 500 monet i jeśli dobrze pamiętam, mamy w tym momencie 20 punktów. Jesteśmy w miarę komfortowej sytuacji, bo jeśli zremisujemy ten mecz, również jesteśmy mistrzami. Jedziemy po raz kolejny, jesteśmy gospodarzami.
ostatnio, 50 odcinków, około 50, tak 40-50 odcinków temu, mistrzostwo dał nam obrońca Ogbonna. Teraz jest to bardzo ważny mecz, bo tutaj nie ma innej opcji, albo remis, albo wygrana. Porażka będzie najbardziej bolała, jednym punktem przegrać, auć. Więc miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie po naszej myśli, że Dix United po raz drugi będą triumfować. O, teraz słońce świeci. Po pierwszych 10 minutach według mnie mecz jest w miarę wyrównany. Nikt nie miał okazji do pokazania się. Teraz widzimy kontrowersyjny faul do końca meczu. 80 minut. Kto zdobędzie pierwszą bramkę? No nie ukrywam, ostatnio często ja ją zdobywałem, ale nani? Ojen, Luis Gustavo po prostu mnie położył. To jest Mario, już tutaj atakuje Dede. Bardzo dobry obrońca, przełożenie. Robin van Persie, to nie jest poprawna pozycja, to nie jest poprawny. Oh yeah, oh my god! No bez przesady. Luis Gustavo na naszą bramkę atakuje, jak widzimy Robinho czy Richards? Jak widzimy Richards! Przegonił! Robinho, Arfa. Nie te, czemu mi ten trik wychodzi, kiedy ja go nie chcę robić? Dobrze, teraz? I czy Tarab przegoni Sandro? Cholera nie, jednak jak widzimy, Arfa, tak jest. To trzeba sprytnie rozegrać. Dobrze, zagranie do środka, Super Mario. Przełożenie sobie piłki, dokończenie, wow! Piękne zgranie! O, naprawdę! Ładna akcja, teraz Ramirez jeżdża do środkowej, to jest główka, jednak ponad bramką. Kolejny rzut rożny. Z tej samej strony boiska Ramirez nie czeka natychmiastowo, w podobny sposób dośrodkowuje i Ronaldinho przy piłce. Arfa z dystansu, spojenie! Niebywałe! Co za sytuacje! Jaka brama by była, jeszcze gdyby to od poprzeczki się odbiło, jednak to jest już koniec pierwszej połowy, 0-0. Dobra, remis daje nam wygraną, jednak ja nie chcę... Dobra, jak będzie 1-1 i pierwszy zdobędę bramkę, to okej, jednak w momencie, kiedy będzie dla rywali 1-0, to ja będę się bał. Trzeba być uważnym, Sandro ma piłkę, jak widzimy... Uja! Ja! Jaki cudem z takiego kąta ta piłka! Po raz kolejny Joe Hart! Joe Hart, panie i panowie, brawa dla niego za ten mecz! To nie będzie Pato, który nam strzeli bramkę, to jest Hart, który broni ten strzał. Czy to jest moment, na który czekaliśmy? Dede pokonany, Balotelli zagrywa, Van Persie mu... Matko Boska, Van Persie! Wellington pojawia się na boisko w zamian za Robina Van Persiego. No i cóż, czy Wellington prosto z Brazylii, prosto z Ligi Rosyjskiej! Uderzenie z lewej nogi, oczywiście prawa jest jego lepszą. Jednak to on dał nam sytuację. David Luiz! To jest karny! 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 Arfa z dystansu! Mocna piłka! Co za obrona! Oj! Z minuty na minutę coraz ostrzej. Mniej czasu do końca. Biabiany przy piłce i nadal ją ma. 10 minut do zakończenia meczu o mistrzostwo i teraz zgranie Nani z Balotelli. Jak to rozwiąże Nani? Cofa się Nani sam na sam teoretycznie. Jednak jak widzimy nadal jakiś son of a bitch był w stanie to zablokować. No i wszystko wskazuje na to. Ostatnia akcja tego meczu. Wellington się przedarł. Dośrodkowuje, bardzo odchodząca piłka. Nani pudłuje. I to jest koniec meczu. Zdobywamy mistrzostwo remisem. Najgorsze, co mogło nam się przydarzyć. Bardzo mało bramek dzisiejszego meczu, bo właściwie tylko dwie. David Luiz zawodnikiem meczu. Podziękujmy naszej obronie. Gdyby nie ona, nie bylibyśmy mistrzami. Po raz drugi w historii, no żałuję, że w taki okropny sposób. Dwoma remisami zostajemy mistrzami Ligi Pierwszej. To nie jest fajne. No i okej, tak jak powiedzieliście, dostajemy paczuszkę. Zobaczmy, co się w niej kryje. Zwykła czy wyjątkowa? Złota paczka premium. Jeszcze jest Team of the Season z tego. Stary Team of the Season, więc... Flokari. Mam szaleć, czy co? Chyba ta. No ale za darmo, to nie będę wybrzydzał. Jest w miarę okej. Ale żeby dobrze rozpocząć nowy sezon, to zagrajmy sobie jeszcze jeden mecz. Tak, zobaczymy, jak pójdzie w nam nowym sezonie. Jednak zagramy brązowym składem. Niech mój złoty trochę odpocznie. Dla przypomnienia, tak wygląda mój brązowy skład. W niego nie inwestowałem. Na napadzie, znaczy nic nie zmieniałem. Na napadzie Bradshaw oraz Rasiak. Czy zdobędziemy hat-tricka naszym Grzegorzem? Pokażę wam tylko jego statystyki. Dodam, że większość meczy na amatorze rozegrane. Ale oj, to moje tam 5.
meczy, 8, 5 meczów, 18 bramek, tak, 18 bramek. W dodatku na wizji strzelił też, więc dzisiaj będzie podobnie. Okej, ostatnie spotkanie na dziś. Jaki przeciwnik rywal ma nasz? Ojen, Podolski, Benzema. O, Benzema zdobywa bramkę w 4. minucie. Cóż za rajd. W razie czego mam Harta na rezerwie. Jednak na razie niech Bentley spróbuje się pokazać. Fenomenalna akcja, Rashak, 1-1! Natychmiastowy powrót i Grzegorz Rashak po przepięknym dośrodkowaniu Little. Rashak na 1-1. Obejrzyjmy powtórkę, zobaczcie, jak on znalazł sobie pozycję. Geniusz. No cóż, dopiero po tylu, po prawie 40 minutach tracimy drugą bramkę. Karim Benzema. Tutaj nie było mowy o obronie. Piękny strzał i piękna bramka. Łukasz Podolski, panie i panowie, po raz kolejny. Jednak wiecie, co ja wam powiem? Ja myślę, że naprawdę, ja nie przegrywam jakoś dużo. Chodzi mi po prostu o to, że ja chyba pozbieram jeszcze trochę kaski i sobie naprawdę zrobię jakiś taki fajny brązowy skład, bo mi się gra tym fajnie i mam wrażenie, że po prostu, gdy mam słabszy skład, to staram się po prostu grać lepiej, tak gram z sensem. No dobra, teraz to już strzał po koźle, nawet ja bym tego nie obronił. Jakby to powiedział tutaj klasycznie komentator, jednak gra się inaczej brązowym składem i dla mnie gra się fajnie. Cox z podaniem, Bradshaw do Rashaka, Rashak, druga bramka! Szkoda, że w 90 minucie jednak udaje nam się zdobyć chociaż tą bramkę kontaktową, jednak oczywiście na remis raczej nie ma co liczyć, za mało czasu po prostu. A może jednak Bradshaw? Panie Johnson, zostaw mnie, Johnson, proszę, Johnson, stop! Ech. Koniec, 3-2. Przegrywamy jednak, kurde, ja się nie martwię, ja gram brązowym składem. Rashak, 6:90, Benzema oraz Johnson dla przeciwników. I jednak wiecie co, ja przeznaczę te ile tam, blisko 13 tysięcy końców. Ja przeznaczę je na jakieś prawdziwe brązowe bestie, ulepszymy mój skład. Gram w tej, zostanę w tej formacji, bo gra mi się nią fajnie. Oczywiście Rashaldo zostanie, jednak zainwestuję w jakichś lepszych, odrobinę droższych graczy. Zobaczymy, jak będzie grało się dalej. Jutro gramy normalnie tam naszym BPL, chyba że uda mi się coś już wtedy zbudować. Tak czy siak, serdecznie dziękuję za oglądanie. Do usłyszenia jutro, pozdrawiam, cześć.